Jest chyba najbardziej znanym średniowiecznym świętym. Urodził się w Asyżu w roku 1182. Pochodził z zamożnej kupieckiej rodziny, a na chrzcie otrzymał imię Jan Bernardone. Na kartach historii zapisał się jednak pod imieniem Franciszek, który jest przyzwiskiem z lat młodości, przypominającym jego zamiłowanie do przepychu i ekskluzywnego życia. W młodości Franciszek nie stronił od ziemskich zabaw, kochał poezję i muzykę, uwielbiał bawić się z przyjaciółmi przy suto zastawionych stołach. Na jego uciechy rodzice nie szczędzili pieniędzy, licząc, że Franciszek osiągnie kiedyś stan szlachecki. Młodzieńcowi z Asyżu marzyła się kariera rycerska. W roku 1202 wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią, która dla Franciszka skończyła się niewolą i rocznym pobytem w więzieniu. Trzy lata później, w roku 1205, marzenia Franciszka się spełniają. Zostaje pasowany na rycerza i wyrusza na kolejną wojnę, tym razem między Fryderykiem II a papieżem. To wydarzenie staje się przełomem w życiu św. Franciszka. Pewnej nocy, podczas snu, słyszy wezwanie Boże, powraca do Asyżu, prowadząc życie ascetyczne i utrzymuje się jedynie z żebractwa. Kiedy jego własny ojciec wyrzeka się i wydziedzicza syna, Franciszek zdejmuje z siebie ubranie, które otrzymał od rodziców i całkowicie nagi składa je u stóp ojca, wyznając przy tym, że od tej pory jedynym jego ojcem jest sam Bóg. Kolejny raz słyszy głos Chrystusa, wzywający go do odbudowy Kościoła. Najpierw wezwanie to traktuje dosłownie, podnosząc z ruin Kościół św. Damiana. Potem pojmuje, że Chrystusowi chodzi o odbudowę wspólnoty Kościoła. Stopniowo do Franciszka przyłączają się jego koledzy i towarzysze z lat młodości, zapaleni franciszkańskim ideałem prostoty i ubóstwa. Daje to początek wielkiej rodzinie franciszkańskiej. Papież Inocenty III zatwierdza nową regułę zakonną w roku 1209. Franciszek staje się wędrownym kaznodzieją. Pragnie dotrzeć z Ewangelią w najdalsze krańce świata. Z myślą o ewangelizacji pogan wybiera się na wschód. W roku 1219 wraz z krzyżowcami dociera do Egiptu i tam spotyka się z sułtanem Melek El Kamelem, wobec którego świadczy o Chrystusie. Mądrość franciszka wywiera ogromne wrażenie na sultanie, a jego słowa na stałe wyryły się w pamięci muzułmanów. Franciszek otrzymuje zgodę na pielgrzymkę po ziemi Chrystusa, a jego duchownie i Synowie, po dzień dzisiejszy, są kustoszami ziemi świętej. 14 września 1224 roku, Franciszkowi objawia się Chrystus i naznacza jego ciało stygmatami. Dwa lata później, 3 października 1226 roku, w porze nieszporów, w kościele Matki Bożej anielskiej w Asyżu odchodzi do Pana z psalmem 141 na ustach w chwili śmierci miał 45 lat. Został kanonizowany zaledwie dwa lata po śmierci przez papieża Grzegorza IX. Zostawił po sobie wspaniały charyzmat, z którego rozwinęło się wiele rodzin zakonnych. Jest patronem Włoch, Asyżu, Bazylei, Akcji Katolickiej, aktorów, ekologów, niewidomych, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów oraz pokoju. Módlmy się. Boże, ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu, żyjąc w ubóstwie i pokorze, Upodobnił się do Chrystusa. Daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste